Dzień dobry. Dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o naszej wizji świata bez konsol. Poprzedni materiał zakończyliśmy na 7. generacji konsol, a dzisiaj przejdziemy przez 8. generację i obecną, przedstawiając wam, jakie według nas scenariusze mogłyby być, gdyby konsole nie powstały nigdy. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, zachęcamy was, żebyście sobie po prostu zobaczyli. No i wtedy będziecie mieć całość tego materiału. A my przechodzimy do tego, co będzie się działo w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych. A dzisiaj będzie sporo emocji, ponieważ jesteśmy świeżo po światowych wyborach Electronic Miski Universe, czyli EMU 2021. A dokładniej coroczne wybory na najpiękniejszą konsolę świata. Tym razem motywem przewodnim wyborów były sześciany i na tej podstawie wyłoniono zwycięzcę. Jeżeli jesteś ciekaw, czy jesteście ciekawi, kto wygrał, koniecznie musicie zobaczyć dzisiejsze objawione fakty autentyczne. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Nie uwierzycie, ale na kanale pojawiają się negatywne komentarze. Nawet tego pokroju, że komuś się nie podobam. Najprawdopodobniej z twarzy. Do tej pory miałem pewne podejrzenia, że wszystkie komentarze na kanale pisze moja mama z Multicon. Ale odkąd pojawiają się też i te negatywne, to mam już 100% pewności, że jest to moja mama. Także mamo, proszę cię, przestań, i tak wiem, że to ty, a te zmyłki i tak ci nie pomogą. Ale okej, zostawiamy to z tyłu i wracamy do tematu odcinka, a jak powiedzieliśmy na początku filmu, poprzedni materiał zakończyliśmy na konsolach PlayStation 3 oraz ogólnie na 7. generacji konsol. Ale żeby przedstawić naszą wizję świata, w którym nie byłoby konsol, dziś omówimy poprzednią i obecną generację i odpowiemy sobie na pytanie, jak wyglądałby ten świat bez konsol oraz czy są one nam w ogóle potrzebne do szczęścia. Poprzedni materiał zakończyliśmy bardzo ostrym stwierdzeniem, że 8. generacja konsol była gwoździem do trumny dla dynamicznego rozwoju branży gier i to z kilku istotnych powodów. Nie podlega oczywiście wątpliwości, że na poprzednią generację pojawiło się sporo dobrych gier, a nawet wiele wybitnych tytułów. Ale nie zmienia to faktu, że ogrywając nawet wspaniałe gry, dostrzegaliśmy wyraźne kompromisy w oprawie wizualnej, a w szczególności w kwestiach technologicznych. Takich jak fizyka czy mechanika gier, a wynika to z faktu, że producenci tychże konsol postanowili mocno ograniczyć koszty przy produkcji 8. generacji konsol. Przełożyło się to oczywiście na stosunkowo niższą cenę, jednak przede wszystkim przełożyło się to na ich dużo niższą wydajność. Największą bolączką był oczywiście procesor, który wymuszał największe kompromisy dla studiów, które decydowały się na produkcję gier na konsole. W efekcie ogromnym rykoszetem dostała cała branża gier, gdyż ogromne studia zamiast inwestować w algorytmy obliczeniowe związane m.in. z fizyką w produkowanych tytułach, to zamiast inwestować w rozwój, finalnie twórcy musieli poświęcać środki na półśrodki. W celu oczywiście optymalizacji gier pod słabe konsole. I my gracze możemy tego nie dostrzegać, co działo się wewnątrz branży, ale nie podlega to dyskusji, że zaprojektowanie słabych konsol na starcie z myślą o tym, że będą one z nami przez kilka lat, gdzie najprostszym przykładem był praktycznie brak gier przełomowych na przestrzeni ponad 10 lat. Nie wiemy, czy pamiętacie, ale w historii pojawiło się sporo gier, które wytyczały trendy i demonstrowały, jak może wyglądać przyszłość gier. Takim tytułem to oczywiście m.in. pierwszy Crysis, który w 2007 roku zaoferował nam nie tylko oszałamiającą oprawę wizualną, nierzadko podchodzącą nawet pod fotorealizm, ale dodatkowo pokazał, jaki efekt możemy uzyskać stosując zaawansowaną fizykę w grach. Wtedy nawet nie przypuszczaliśmy, że za 10 lat będziemy musieli oglądać oskryptowane gry, gdzie próbując strzelić w doniczkę, za każdym razem niszczy się cała półka, która okazuje się jednym wielkim skryptem. Szczerze, bardzo dobrze pamiętamy rok 2007 i możliwości CryEngine'u. I nie ukrywamy, że w tamtym momencie wydawało nam się, że właśnie w takim kierunku podąży cała branża gier. Mieliśmy świadomość tego, że PS3 czy Xbox 360 nam tego nie zapewni, ale nawet na myśl nam nie przyszło, że następna generacja konsol nam tego nie zaoferuje.
No i jak się okazało, ósma generacja została wyposażona w takie podzespoły, że mogliśmy zapomnieć o czymś takim jak zaawansowana fizyka. Ósma generacja mocno była nastawiona na gry multiplatformowe, przez co takie silniki jak choćby CryEngine z pierwszego Crysisa nie mogły być w pełni wykorzystane na PS4 czy Xbox One. A to doprowadziło do tego, że nie było potrzeby udoskonalania technologii, które i tak nie byłyby wykorzystywane. Konsole PS4 oraz Xbox One do tej pory są z nami i do tej pory niestety, ale ograniczają możliwości twórców gier. To zmieni się dopiero w momencie, gdy nowa generacja na dobre wyprze z rynku stare konsole. I tutaj przechodzimy do kolejnego etapu, czyli aktualna generacja. Nowa generacja to niewątpliwie długo wyczekiwana rewolucja w świecie konsol, a co za tym idzie, mamy nadzieję, że odmieni branżę gier i wrócimy na tory, gdzie rozwój faktycznie postępuje, a twórców ogranicza jedynie wyobraźnia, a nie to, co sprzęt ma w środku. Czy świat bez konsol byłby lepszy? Na całe szczęście, jak to w życiu bywa, może być różnie. Jak mówiliśmy w poprzednim materiale, bez konsol możliwe, że branża gier by po prostu nie istniała, bądź byłaby domeną entuzjastów, a może niczym nieograniczony rozwój doprowadziłby nas na tym już etapie do fotorealizmu z zaawansowanymi technologiami fizyki, ray tracingu czy też VR-u. Aczkolwiek podsumowując, branża gier w tym momencie jest tak skorelowana między PC-tami i konsolami, że tak naprawdę trudno byłoby sobie wyobrazić świat, gdzie moglibyśmy istnieć bez jednego lub drugiego, bo tak naprawdę oba te uniwersa po prostu wzajemnie się uzupełniają. A prawda jest taka, że o ile przez ostatnie lata naszym zdaniem konsole hamowały rozwój technologii, o tyle najnowsza generacja wprowadza tak ogromną ilość innowacji i rozwiązań, że daje nadzieję na to, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się rewolucji na miarę pierwszego Crysisa, który po raz kolejny poruszy naszą wyobraźnię i przyprawi nas o szybsze bicie serca. My tu pierdu, a dzieje się na naszych oczach niesamowite wydarzenie. Xbox oficjalnie pokonał PlayStation 5, tak więc upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To co teraz usłyszycie absolutnie nie może pozostać w tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu niedaleko Lanzkorony. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba jednak najlepiej będzie jak potraktujecie to jako żart. W ubiegłym tygodniu w Kaliforniach Małych na Węgrzech odbyły się międzynarodowe wybory na miskę konsol aktualnej generacji, a przewodnim motywem był wybór najpiękniejszej konsoli na świecie. W temacie przewodnim jestem czarnym matowym sześcianem. Do finału konkurencji nominowane były trzy konsole. Był to Switch, PS5 oraz Xbox Series X. Konsole brały udział w kilku kategoriach i w każdej z nich zwyciężył Xbox Series X. Pierwsza kategoria to konsola z najładniejszą kolorystyką w koncepcji czarnego matu z dodatkiem delikatnej zieleni. Jury nie miało w tej kategorii złudzeń i wybrało jednomyślnie Xboxa Series X, ponieważ żaden producent oprócz Microsoftu nie zastosował takiej kolorystyki. Kolejna kategoria to również ostra rywalizacja, a nazwa kategorii to konsola będąca najładniejszym sześcianem. Ta kategoria to głosowanie telewidzów, którzy wskazali Xboxa Series X jako najładniejszą konsolę będącą sześcianem. Wicemiską zostało PS5, które jednak ostatecznie zdyskwalifikowano, ponieważ nie jest sześcianem. Przedostatnia konkurencja, która nie pozostawiła żadnych złudzeń, to kategoria na najpiękniejszą konsolę z logiem zawierającym X. Może was to zdziwić, okazuje się, że Xbox Series X po raz kolejny wygrał. Na koniec pozostała kategoria, gdzie wybrano najładniejszą konsolę, w której nazwie zawarto takie litery jak X, B, O, X. I co się okazało? Xbox Series X zgarnia wszystko. Organizatorzy konkursu byli bardzo zadowoleni z wyborów misek 2021 i jak sami podkreślają, dołożono wszelkich starań, aby konkurencje były czyste, uczciwe i nie pozostawiały żadnych niedomówień. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem lepiej by było, gdyby konsol nie wymyślono,
czy tak jak jest obecnie, że mamy konsole i pecety, jest jednak najlepiej. Jeżeli macie ochotę na więcej materiałów w podobnej tematyce, wbijajcie na kanał, jest tu naprawdę sporo materiałów poświęconych konsolom aktualnej generacji, poprzedniej generacji, troszeczkę o pecetach, także jest co na kanale robić. Jeżeli też macie ochotę na luźne gadki, wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Standardowo widzimy się w kolejnym materiale i będzie to najbliższa środa. Może się okazać, że będzie troszeczkę gorsze audio, ponieważ będą pewne tutaj zmiany dokonywane, ale to tylko przejściowo, także do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.